Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Jak widzisz, ładny połysk, doczyszczony lakierek. O, lecimy z tematem. Tenzi. Od widza opisałem i zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja, jeżeli chodzi o aplikację, wygląd opony. Tam polecimy w słońcu, trudno, nie chce mi się już auta tak naprawdę przestawiać. Dzisiaj mamy, słuchaj, 1 września, auto wczoraj umyte, nie zdążyłem położyć dressingu. Zresztą przy Leidze to już chyba mówiłem, przy, co to był, a Body Gloss 30E, ciekawa nazwa, mega fajny produkt, właściwości czyszczące na bardzo wysokim poziomie, w porównaniu do połysku jest bardzo przyjemnie. No co zrobimy najpierw? No wiadomo co zrobię, no przecież jak zawsze taśma, pstryk, żeby wiedzieć, gdzie mamy odcinę, żeby było wiadomo, czy produkt siedzi, czy jest jeszcze coś do badania, jeżeli chodzi o trwałość, czy nie. No ciekawy jestem produktu, jeżeli chodzi o ten z jego. Tutaj troszeczkę nam piachu załapie. No trudno. No oponka. Tempa jak. Jak dziadzia. Jak dzida. Dobra. Zapach. Oj, mocno. Mocno spirytusowy, czuję ipę, więc prawdopodobnie będzie szybko odparowywał. Forma tego produktu, już ci mówię, która konsystencja, którą chyba lubię takie konsystencje, bo to jest taki, o właśnie, kremik, taki kurczę, no fajny glucik, przyjemnie, elegancko, bliżej mu do takiego kurczę. Ani to żel, ciężko, dobra, taka ilość, może sprawdźmy. No i myślę, że wystarczająca. Nie oszukujmy się. Opony wymagające. No tu wydajność będzie sroga. Postaramy się całą oponę tą ilością, postaram się tą ilością wysmarować. A z tyłu oczywiście, jak to u mnie bywa, pójdzie na bogato. Żeby było wiadomo, z reguły zauważyłem, że koła, które dostały więcej produktu, jakby dressing siedział dłużej. Oczywiście są produkty, przy których to nie ma sensu. Tak jak mówiłem, szybkie odparowywanie. Moment. To jest już. Bardzo ładnie. Opona wredna. Tak jak widać, miejsca przy niektórych będzie takie, no kurczę, jakby to powiem, nie wiem o co chodzi. Ta opona jest dziwna, tu gdzie są mocniejsze przetarcia, tak jakby się nie wchłaniało. Produkt oczywiście siedzi, no jak widać, ale są jaśniejsze. I to jest klasyka, na to nawet nie będę patrzył. To są naprawdę wredne opony. Proszę mi wierzyć. O, gąbka puchnie, dużo ipy, mnóstwo ipy. Tak, rozcieńczalnika, już widzę, że robi się górka puchnie. Przy takich produktach właśnie z dużą zawartością ipy tak jest. Zobacz odcinkę. Dobra, ale sobie w głowę strzeliłem. Może się coś na dobrą stronę się poprzestawia. Wygląd opony, słuchaj, fajny. Poślizg też niczego sobie. Taki mokry. I moim zdaniem przy małej ilości jest ciemno, bez nadmiernego połysku, co jest fajne. To teraz robimy co? Bierzemy taśmę i damy go za dużo w słońcu. Opona rozgrzana, co jest dużym plusem. Dressingi zdecydowanie lepiej siedzą, jak opona jest naprawdę wygrzana. Uwierz mi, jaki byś nie położył, będzie zawsze lepiej. Testowane, ale komu się chce, zawsze biegać z opalarką. No chyba, że rzeczywiście zależy ci na tym, ale większość i tak, wiadomo, dressing prawie co mycie, bo to oponka wtedy inaczej wygląda. Jak ja wam, trochę wam zazdroszczę, tobie zazdroszczę, że możesz sobie tak co mycie. Ja, czy ja też mogę, no ale to co to by były za testy?
Żadne, właśnie. Że możesz jeździć cały czas z fajnie wyglądającą oponą. Ja jeżdżę cały czas z fajnie wyglądającą oponą do pierwszego mycia, no może do drugiego, zależy od dressingu. Takie życie. Druga strona gąbki. I zobacz, co się dzieje. Nie żałuję materiału. Wbijam w gąbeczkę. I lecimy na bogato. Przeginam teraz. Zresztą widać. Ole, miodu. Dużo miodu. Dużo. Wbrew pozorom, produkt nie jest jakoś strasznie wydajny. Słuchaj, bo mi się szybko kończy. Naprawdę. Tak, tam zauważyłem, że tamta ilość taka była, no, powiedzmy, optymalna. O, tak. Obleciałem całą oponę i to widzę stąd nawet. Ale on tak szybko się kończy. Jakby szybko odparowywał, albo szybko go opona wciągała. Wchłaniała. Więc to są dwie opcje. Wiadomo, że tutaj będę chciał przegiąć. Dać go zdecydowanie za dużo. O, właśnie. Teraz tutaj na rancie. Przy rancie. I dam mu chwilę i powtórzę aplikację. Chcę zobaczyć, czy druga porcja też będzie się jeszcze wchłaniać, czy ta jedna rzeczywiście już jest taka optymalna. Ok. No dobrze. No słuchaj, przy takiej ilości, od razu mówię, idzie w połysk i jest ciemno. Bardzo ciemno. Idę teraz na tamtą oponę, rzucę okiem. Kurczę, te zatoki powoli już mi przychodzą. Załatwiłem się pięknie. Tak to jest, jak się nie wyleczy zatok. A wiedziałem, że i bum zatoki, no co, nic dobrego, bo to jest chwilowe, kurczę. Szybko ratuje i szybko wraca. No i dwa tygodnie wystarczyło, jak mi połamało. No, ale to człowiek, no widzisz, no niby wie, co jest grane, ale tutaj trzeba podjechać, tu trzeba coś przetestować, tu trening, chce być mobilny. Nie. Trzeba wyleżeć. I jeden dzień pozwoliłem sobie, słuchaj, cały dzień się wypocić. To było najlepsze, co mogłem zrobić. I na drugi dzień bajka. Oczywiście mnóstwo miodu, mnóstwo czosnku. Tak jest. To jest stara, dobra metoda. Słuchaj, wiadro czosnku, miodu, mleko, kurczę, i po cenie. I na drugi dzień, słuchaj, to była w ogóle inna para kaloszy. Słuchaj, no cóż ja zaobserwowałem? Jest poślizg i w słoneczku ona delikatnie idzie w połysk. Tak, ten połysk jest taki też troszeczkę taki sztucznawy, jakby tak, taki trochę sztuczny. W cieniu może być całkiem nieźle. Wracamy do tej opony i zobaczymy, jakie wrażenia. Teraz tak. Słuchaj. Łożysz ty. Jest dobrze. Dlaczego? Tak. Super. Odparowało momentalnie i robi taką barierę, jak coś w stylu powłoki. Czy jest sens kłaść drugą porcję? Myślę, że nie. I nie będę jej kładł. Dla mnie ta ilość, którą położyłem grubo, jest tak fajnie. Widać, że to zabezpieczyło mi, chociaż położę. Zobaczymy, co tam. Może się nie będzie wchłaniać. Może będzie się wchłaniać, chciałem powiedzieć. Zobaczmy. Kurde. O, tu już idzie opornie. Raczej opornie, tak? Widać, że to jest to, co robię, jest bez sensu. No ale co zrobić? Jak już paluchem dotknąłem, to wiedziałem, że nie ma sensu. Bo rzeczywiście zrobiło taką barierę na oponie. I już wiem, że dressing jest naprawdę fajny i będzie fajnie chronił. Naprawdę będzie super. No momentalnie odparowuje. No ale tak jak mówię, no wygrzana opona to wygrzana opona. To inaczej w ogóle się dają te produkty. Czy coś się zmieniło, słuchaj? Dodało troszeczkę połysku. Przedtem było tak, kurde, jakby ci to powiedzieć, stanę z daleka, obejrzę w słońcu. Wiesz co? O dziwo nie błyszczy się tak jakoś mocno. Jest tak, kurczę, przy drugiej aplikacji, no już troszeczkę może za dużo. Tamta aplikacja była zdecydowanie fajniejsza. Nie było takiego połysku, więc w cieniu będzie dobrze. W cieniu będzie naprawdę ciemno. Przód. Tył mi się bardziej podoba. Przy tamtej pierwszej aplikacji. Tu jest słabo. I słuchaj, co zrobię. Nie podoba mi się z tego względu, że za mała ilość. Jednak produktu proponuję dać dużo. Grubo, jedna warstwa i zostawić. I wtedy masz mocne przyciemnienie z fajnym takim, jakby tworzy powłokę, delikatny
połysk, ale ciemno, naprawdę ciemno. Oczywiście, wszystko zależne też jest od opony. To nie jest powiedziane, że na Twojej oponie usiądzie identycznie jak u mnie, ale będzie bardzo zbliżone. No już nie przesadzajmy, że może być kolosalna różnica, no bez przesady. Kolosalna różnica to może być w trwałości, jeżeli chodzi o opony. Dobra, muszę zaaplikować drugą porcję, bo mi się niedobrze robi, jak patrzę na tą oponę. Nie przykryło, czyli tamta opcja takiej optymalnej aplikacji ilości produktu u mnie się nie sprawdziła na tych oponach. Tutaj, no siedzi wstrętnie, tu obrzydliwie. Tutaj postaram się jakoś, o może z tyle produktu, taka ilość. Tak, zdecydowanie. Ojej, tak, zdecydowanie kładziemy grubo. Jeszcze dorzucam. I przykrył te wszystkie suche nierówności. Czyli, jeżeli mamy taką oponę paskudną jak ja, jak moja, to kładziemy dwie porcje. Produkt momentalnie odparowuje. To widać w oczach tak naprawdę. I nie dociskamy. Te miejsca, gdzie są przetarcia, delikatnie smyramy. Tutaj widzę zresztą też, że nie do końca tamta ilość uzupełniła mi przy rancie. Tak, zdecydowanie więcej produktu. Nawet jeszcze pokuszę się o to, żeby zrobić takie na tych, o, pikowanko. Tak, zdecydowanie. Czy produkt jest fajny? Fajny. Konsystencja mi odpowiada i to, że natychmiast odparowuje. Natychmiast i tutaj naprawdę z tym jest plus, że dzisiaj jechaliśmy z żoną na trening i mówię, nie będę aplikował dressingu na opony, bo jadę w trasę. A tutaj widzę, że to jest 5 minut i już mogę jechać. Tak naprawdę zdjąłem rękawice z tego względu, że zobaczmy. No i wyschło. No kurde, nieźle. Tworzy barierę. Malina. Słuchaj, rewelacja. Fakt, że opona jest ciemna. Ojej, ciemno. W słońcu nie ma jakiegoś mega połysku. Naprawdę nie ma jakiegoś mega połysku. Jestem bardzo miło zaskoczony. Zmieniam zdanie co do ilości. Dwie porcje. Dwie porcje robi miazgę. Słuchaj, uspokoiło się. To odparowało wszystko i się mega uspokoiło. Pięknie siedzi. Naprawdę pięknie siedzi. A te opony są obrzydliwe i wymagające. Pięknie siedzi. Oczywiście, na niektórych oponach ten połysk może być większy, nie? To nie ma tematu. O, zaszło słońce w końcu. Tak, uzupełnienie to jest w ogóle inna bajka. Tak, polecam dwie takie konkretne porcyjki. Tak, żebyś widział, że tego produktu masz dużo na oponie, ona pięknie, pięknie uzupełni oponę i szybko odparuje. No i teraz widzę, że jest bajecznie. Super. Rewelacja. No dobra, słuchaj, co do produktu. Wiadomo, w dalszej części filmu test trwałości, jeżeli chodzi o aplikację, jest banalna. Konsystencja taka, jak lubię, kremowo-żelowa. Aplikacja. Moim zdaniem lepiej dać więcej niż mniej. Z tego względu, że produkt fantastycznie przyciemnia i lepiej uzupełnia. Lepiej dać takie dwie pośrednie porcje. Odczekać chwilę, jak odparuje, położyć kolejną. Produkt natychmiast odparowuje i tworzy taką jakby barierę ochronną na oponie. Taką powłokę. Uderzenie. No u mnie jest tutaj w cieniu. Teraz jak słońce zaszło, ciemno, bez nadmiernego połysku. W słońcu ten połysk delikatnie się pojawia, ale to naprawdę jest, można powiedzieć, że tak optymalnie. Czy mi się podoba? Super. Przód. Pierwsza aplikacja, odrobina produktu, żenada. Tragedia. Nie ma sensu w ogóle. Nierówno. Widać było, że były braki. Dopiero jak dołożyłem drugą porcję, opona się pięknie uzupełniła. I to samo, co z tyłu. Od razu odparowanie. Tworzy powłokę. Czekasz 5 minut i jedziesz. Rewelacja. Pod tym względem super. No dobra, słuchaj. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Ciekawy jestem, jak długo produkt sobie posiedzi.
pojeżdżone, popatrzone i co? I jest nieźle, naprawdę. Produkt fajny w aplikacji, naprawdę rewelacja. Szybko odparowuje, co mnie bardzo cieszy. I tutaj od razu mówię, zostajemy przy dwóch takich w miarę soczystych porcjach. Wiadomo, te opony są wymagające i naprawdę będzie mi chodziło. Zrobione w miesiąc czasu chyba 2000 km. Czy w 2 miesiące? Wie, to mam ściągę, poczekaj. Zapisałem sobie te kilometry, bo kurczę, z pamięcią ciężko. Bo wcześniej ADBL, a na ADBL-u zrobiłem 3300 w 2 miesiące, a tu? A widzisz. No kurczę. Miesiąc czasu, 2000 km. I opony naprawdę wymagające. Naprawdę fajnie. Naprawdę super. No nie mam się do czego doczepić. Tutaj jedyne co mógłbym, to wiesz co, w połowie miesiąca chyba to samo oczyszczanie już nie było takie luksusowe. I przedostatni kropling. Kurczę, no to tam już praktycznie produktu nie było. Ten ostatni tak wrzuciłem, bo wrzuciłem. No, żeby nie było. No, ale myślę, że 1000 km to na mięciutko siedzi. Naprawdę. Zarzucasz i 1000 km masz z banieczki. Co jest bardzo dobrym moim zdaniem wynikiem. I produkt naprawdę, jeżeli chodzi o opony, zda egzamin rewelacyjny. Jeżeli chodzi o plastiki, nie wiem, nie testowałem. Nie mam na czym, tak jak przy ADBL-u. No dobra, słuchaj, z mojej strony wszystko. Dziękuję za produkt. Oczywiście tutaj w stronę kolegi, od którego dostałem. Nie spodziewałem się. Naprawdę nie spodziewałem się. Jestem bardzo miło zaskoczony. To jest chyba ta linia Pro Detailing. Tak? Chyba tak, u Tenziego. I tu rzeczywiście trzyma naprawdę wysoki poziom. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!